Seja wyborcza. Pamięta pan rządy Akcji Wyborczej Solidarności i Unii Wolności na początku, a potem same rządy premiera Buska? Pamiętam. Ostatnie wydarzenia, prywatyzacja stojenów w Warszawie? Bywały takie zjawiska. I, I jak je pan wspomina? Po prostu pamiętam tak koło rozmowy, chyba ona miała miejsce przy okazji jakichś targów w Kielcach, targów zbrojeniowych, z grona biznesmenów, wstał jakiś pan i zapytał pana premiera, czy prywatyzacja to będzie przez zaniżenie wartości, a pan premier zbaraniał i zaczął z nim dyskutować, zamiast wyprosić jego mośca. No jest wszystko jasne. Ale to dla mnie nie. Widzi pan, dla mnie jest oczywiste, że od wielu, wielu lat, właściwie od 1989 roku, w Polsce są stabilizowane przy władzy te środowiska polityczne, które są potrzebne różnym ważnym stolicom świata. No więc najczęściej albo Niemcom, albo Amerykanom. To są przynajmniej te główne. Oczywiście Moskwa miała tu swoje wpływy, od dzisiaj w regresie z wiadomych powodów. No, tak się składa, że jesteśmy krajem stosunkowo niedużym, stosunkowo dość mocno zdestabilizowanym, i w związku z tym łatwo instalować nam tego typu rozwiązania. Ale wtedy, między 1997 rokiem a 2001, był pan w akcji wyborczej Solidarność. I był pan współodpowiedzialny za to, co się tak, w Polsce dzieje. Pamiętam. Pamiętam taką rozmowę, kiedy szykowano dla mnie jakieś ważne stanowisko. Rozumiem po to, żebym zamknął usta, ja podniosłem kwestię obrony Polski przed tak zwaną, polskiego majątku, przed tak zwaną prywatyzacją. Powiedziano mi pani Janku. Ta prywatyzacja będzie, czy my będziemy chcieli, czy nie, i jeżeli to ma być polska prywatyzacja, to musi być do naszych rąk, do moich, do pańskich, powiedział mi ten człowiek, którego spotykałem często w kaplicy Sejmowej na Mszy Świętej. I y, po prostu y, no, przyjąłem do wiadomości, że muszą być marginesem, jeżeli chcę zachować czyste sumienie i mówić prawdę. Potem przestałem być członkiem tego wiekopomnego klubu. To nie pamiętam w którym momencie, bo było tam kilkunastu. Posłów. Wyrzucono nas. Wyrzucono nas w momencie, w którym sprzeciwiliśmy się podziałowi Polski na 12 województw. Krótko potem AWS z SLD wynegocjowało podział Polski na 16 województw. Został przeprowadzony. Najwyraźniej nie w liczbie była kwestia, tylko w tym, żeby posłowie robili posłusznie to, co im się nakazuje. Pamiętam też takie posiedzenie bardzo dużego prezydium, klubu AWS, już nie pamiętam sprawy. I jeden z posłów. Bardzo znana postać, ale znowu nie chcę przypisywać do osób. To jest pewne zjawisko. Zaproponował, zróbmy dyscyplinę głosowania w tej sprawie, a żeby posłowie nie mieli problemów sumienia. No, bardzo mnie to zadziwiło. Problem, dyscyplina klubowa jako usuwanie problemów sumienia. To była Pana zdaniem ta reforma samorządowa była najgorszą reformą rządu Buzka, czy były Tam jeszcze były gorsze? Tam kilka takich reform potężnych. A, a tacz, czemu? Bo Marian Krzakleski, Solidarność, czemu on się zgadzał na te wszystkie reformy? Nie wiem. Trzeba pytać jego. A nie było dyskusji wtedy wewnątrz klubu cztery? Pamiętam dyskusje, w których Pan Marian Krzakleski mówił, co nie wierzycie mi? No i układ był taki, że mówię, że no. później kiedy AWS się przewracał, to już wtedy spoza AWS-u w ramach Ligi Polskich Rodzin brałem udział w tworzeniu alternatywy. Może nie była doskonała, ale była konieczna. Z Romanem Giertychem? On już był wtedy w tym układzie z Antonim Macierewiczem, z Zygmuntem Żodakiem. Słyszałem kiedyś rozmowę kilku ważnych ludzi, że powiedzieli: No tak, a wtedy przed Jasio i wszystko zdynamizował. Także mam świadomość, że w sposób istotny przyczyniłem się do sukcesu Ligi Polskich Rodzin, ale tam także byłem mniejszością. Jesteśmy między Radomiem a Kielcami, tak można powiedzieć. Na granicach Radomia, w pana domu rodzinnym, b, 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 rozmawiamy. W Kielcach będzie Roman Giertych startował. Jaka jest charakterystyka Romana Giertycha? Kim jest? Nie umiem powiedzieć. On się charakteryzuje sam swoimi wypowiedziami. Nie jest to dla mnie przyjaciel polityczny. No dobrze, oceńmy, popatrzmy, czy, nie wiem czy potrafimy tak popatrzeć na te lata od 1991 roku do 2023 roku i spróbujmy wejść w tą historię. Nie wiem którymi drzwiami, którymi drzwiami chciałby Pan wejść, żeby opowiedzieć tą historię tak jak ona była. Najbardziej nie chciałbym zajmować się ocenianiem innych ludzi oceniać mogę swoje działania, intencje, wysiłki, porażki, natomiast nie bardzo potrafię, nie bardzo potrafię, czy może raczej nie chcę oceniać innych ludzi czy innych grup. No to nie oceniajmy ludzi, tylko ludzi, tylko procesy. Powiedzieliśmy słowo pana przeciwie przeciwko procesowi prywatyzacji w Polsce. No przede wszystkim przeciwko procesowi poddania Polski Unii Europejskiej, wszystkie te złe rzeczy, które wtedy przestrzegałem, przed nimi się spełniły, także sprzeciwie wobec wejścia Polski do NATO, to co przestrzegałem się spełniło, to, co można sprawdzać w stenogramach, w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której mamy w Polsce dwie partie z nieznanych mi powodów nazywane prawicą i lewicą, a tak naprawdę to jest partia niemiecka i partia amerykańska. Brakuje mi w tym spektrum partii kierującej się myślą Polsku. Wiele tego typu elementów odkrywam na przykład w Konfederacji. W dopiero startującym zobaczymy, jak to się rozwinie PJJ, czyli Polska jest jedna, pana Rafała Piecha, ale to dopiero czas pokaże. Idzie ogromny kryzys na Polskę, na świat, na Europę i rzeczywistości, z którymi się spotkamy będą zaskakujące, bolesne i bardzo głęboko zmieniające nasze to życie. To spróbujmy je ponazywać. No, pierwsza rzeczywistość to jest wojna, która dzieje się tuż za granicami polskim i która ma szansę rozlać się na świat, ponieważ tu globalne interesy wielkich potęg są zaangażowane. Drugie, to jest wszystko to, co kryje się za działaniami światowego forum ekonomicznego, teraz G20, a wcześniej tam jakieś mniejsze G, mniejszej liczby Gyby. Za pro, pomysłem wielkiego resetu, czyli w istocie za pomysłem wprowadzenia w świecie zachodu ideologii komunistycznej jako standardu pan, politycznego. Pan to widzi? No, a pan nie. Ale pan widzi? Powiedzmy w jaki sposób standard komunistyczny? Powiedz, jeżeli ktoś projektuje, że niepotrzebny jest pieniądz gotówkowy, nawet ten fiducjarny. Ma być wyłącznie pieniądz elektroniczny, który każdy obrót podporządkuje kontroli. Jeżeli ktoś projektuje, że mają być stworzone warunki dla likwidacji indywidualnej przedsiębiorczości, że dzisiejsi przedsiębiorcy będą dalej wykonywali swoje zadania jako oddziały, Przedsiębiorstw należących albo do administracji publicznych, albo do wielkich światowych korporacji. Jeżeli e, wprowadza się system identyfikacji elektronicznej, e, pobytu i przemieszczania się ludzi, to stopniowe etapami idzie, to prowadzimy do systemu komunistycznego. Jeżeli ktoś rozważa o kredycie socjalnym rozumianym nie w ten sposób, że społeczeństwo tworzy pieniądz kredytowy, tylko w ten sposób, że Chiński, czyli, że człowiek dostaje pewien kredyt zaufania od władz, jaki jest posłusznym obywatelem, to go obsłużą. Czyli do niego będzie się odnosiło stwierdzenie, że jak nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy a wszyscy pozostali, będą stopniowo eliminowani. A środowiska światowe, które ten system chcą wprowadzać, przecież wprost i od dawna, od dziesięcioleci, mówią o tym, że Ziemia jest przeludniona, opowiadają jakieś bzdury o śladzie węglowym, zabójczym, który każda istota pozostawia, jakby przechodząc przez planetę. Więc trzeba ich, te, te istoty, rozumiem, taki jest wniosek polityczny, zmniejszyć ich liczbę. No kogo? Jakimi metodami? No takimi metodami, jak na przykład przy Covidzie, który był no, zupełnie nieprawdopodobną manipulacją na systemie sterowania społecznego, politycznego, bardzo wygodną dla niektórych grup politycznych, a po prostu konieczną z lęku, ze strachu dla innych przyjmowaną szkodliwą w stopniu, w stopniu najwyższym. Jeżeli do tego dodamy, że Polska, nie tylko Polska, inne kraje są wpuszczane w systemy zupełnie nieprawdopodobnego zadłużenia, te wszystkie i yy, inflacje i tak dalej. Jeżeli, jeżeli do tego słyszymy, że mamy do czynienia z COVID-inflacją i putinflacją, ja od razu zawsze prostuję. Nie mamy do czynienia z COVID-inflacją, tylko z lockdown-inflacją, czyli wprowadzono nieadekwatne, niepotrzebne rozwiązania, które zaowocowały Ogromnymi stratami gospodarczymi, i nie Putin zrobił y, 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 inflację, tylko autorzy sankcji. Oczywiście Ameryka sobie poradzi, natomiast y, dla Rosji te sankcje też są szkodliwe, tylko że Polska, która biegała za wprowadzeniem tych sankcji, większe straty ponosi, na przykład w wymiarze inflacji, niż Rosja. W związku z tym były one bez sensu. Chociaż rozumiem, że ma pan jednoznaczny stosunek do tego, co się dzieje na Ukrainie, tak, znaczy jednoznaczny, czyli wie, pan, znaczy że to Rosja tak... zaatakowała znaczy nie, nie. Ukrainę, to no, że Rosja zaatakowała poza dyskusją, to że Rosja zrobiła źle poza dyskusją, to że Ukraina ma się prawo bronić poza dyskusją, ale posłuchajmy też zarówno samych Rosjan, jak um, części polemistów amerykańskich, na przykład profesora Johna Mershajbera. Który wprost mówi, Ameryka, przynajmniej niektóre elementy polityczne Ameryki od wielu, wielu lat zajmowały się prowokowaniem Rosji do tego zachowania i nieroztropnym pchaniem się z granicami NATO w obszar, w którym Rosja wcześniej czy później reagować musiała. Czyli, że działania, które miały upowszechniać liberalną demokrację i podobno pokój, de facto zaowocowały zaowocowały wojną. Ale Ukraińcy, podobnie jak Polacy, mają prawo do tego, żeby sami wybierać swoją własną ale, ale drogę. Mają prawo, tylko że jeżeli ta, jeżeli by Ukraińcy prowadzili swoją własną politykę, obojętną, mniej czy bardziej zdystansowaną do Rosji, to w interesie Ukrainy prowadziliby taką politykę, która by ich nie konfliktowała z Rosją. Taka jest moja opinia. Dzisiaj no, są w sytuacji, sytuacji zawitej. Rosja ich napadła. Jeśli chodzi o stan Ukrainy, proszę mi poprawić, bo ja mogę tutaj się trochę mylić z moją pamięcią. Nie, nie szykowałem się do tej rozmowy z rocznikiem statystycznym, ale kiedy powstawała niepodległa Ukraina, to mieli chyba około 46 milionów z kawałkiem ludności. Przed wybuchem mieli o 10 milionów mniej, z czego część zmarło, część wyemigrowało. Teraz nastąpił następny egzodus ludności plus straty wojenne, ile oni dzisiaj mają. Przecież to jest krwawiący naród. Ktoś z e, komentatorów politycznych bardzo trafnie powiedział, że Ameryka toczy z Rosją wojnę zastępczą na terytorium Ukrainy do ostatniej kropli ukraińskiej krwi. A ja jako polityk polski pytam, a jak ukraińskiej krwi e, e, zabraknie, to gdzie będzie toczona kolejna wojna zastępcza? Takie pan sobie pytania zadaje? Ja panu je publicznie zadaję, słuchaczom zadaję, odpowiedzi nie znam, zobaczymy. Nie, nie, nie twierdzę, po, podobnie jak pan, że to jest konflikt zastępczy. W pierwszej kolejności jest to konflikt i obrona Ukrainy przez Ukraińców. Ja, I rzeczywiście ze wsparciem to jest, ze wsparciem To jest bardzo ciekawe, Stanów co mówią sami Ukraińcy. Co, co mówią sami Ukraińcy. Mianowicie, Amerykanie dajecie nam... Dostatecznie dużo broni, żeby Rosjanie nie mogli nas pokonać, ale nie dajecie nam na tyle, żebyśmy my mogli pokonać Rosjan. Krótko mówiąc, jest to odmierzane kroplomierzem z perspektywy Waszyngtonu i tak długo ten konflikt będzie się toczył, jak długo będzie decyzja o otoczeniu tego konfliktu stamtąd. Czyli nie Ukraińcy zdecydują i nie wojna zdecyduje? Ukraińcy tylko... będą tak długo walczyć, dopóki będą w stanie, to znaczy dopóki będą jeszcze mieli krople krwi i dopóki będą mieli dostawy broni. To ja wrócę do jednego pana twierdzenia: Unię Europejską zostawiamy na boku, ale powiedział pan, że błędem Polski było przystąpienie do NATO. Gdyby NATO nie przesuwało się w kierunku na wschód, to tej wojny, którą teraz obserwujemy, na pewno by nie było. Nie mogę wykluczyć, że byłyby inne wojny, równie niebezpieczne, ale tej nie. To już jest teza, oczywiście, której jest nie, której nie można obalić, ale jednocześnie czy nie jest tak, że NATO gwarantuje Polsce choćby dzisiaj pewne bezpieczeństwo i pewne poczucie komfortu, i że możemy sobie rozmawiać, a nie mieć teraz Armii Czerwonej w Radowie. Czy rozmawiamy o tym samych, o tych samych anglosasach? którzy gwarantowali bezpieczeństwo Polski w czasie II wojny światowej. Czy to prawda, że oni wtedy zakończyli to? E, e, zdradą Polski i to właśnie na rzecz Moskwy? By, czy to ci być, sami? Być, być może, ale to być nie, może? Ci, nie ci sami. No ale w sensie to nie, ci, nie Inne pokolenie przesunęły się cztery, cztery pokolenia polityków, ale, ale to te same państwa mające tę samą geopolitykę. No to, no to odwrócę. A czy to nie ci sami Rosjanie, którzy mordowali Polaków w Katyniu, którzy mordowali że w 1937 roku? Ale Polaków oczywiście, że tak. Ale no, że to No dobrze, to. Gdzie szukać bezpieczeństwa w takim razie? Proszę pana, odpowiedzmy sobie na pytanie, bo wojna jest w tej chwili przedmiotem naszej rozmowy. Po co jest ta dźwignia Amerykanom na, na Ukrainie? Po pierwsze, wchodząc w obszar Europy Środkowej, Amerykanie uniemożliwiają kooperację niemiecko-rosyjską, do której Rosja dążyła i znaczne siły niemieckie też, w sposób bardzo konsekwentny. Tworząc de facto blok antyamerykański, I tu ich rozumiem, ale główny problem amerykański wcale nie jest w Europie. Tu jest tylko zabezpieczenie tyłów. Główny problem amerykański to są Chiny, to jest Pacyfik, to są przejścia przez ciśninę Malakka i singapurską, i wokół tych rejonów będzie się toczył przyszły konflikt światowy. Celem Ameryki jest doprowadzenie do takich zmian w polityce rosyjskiej, żeby zerwana została współpraca pomiędzy Rosją i Chinami w ramach szanghajskiej organizacji współpracy i żeby Rosja ustawiła się po stronie amerykańskiej przeciwko Chinom, bo inaczej Amerykanie mogliby tę wojną przegrać. Ja rozumiem no. intencje strategów amerykańskich, tylko dlaczego my... Mamy być w tym używani jako narzędzie presji. Tego nie rozumiem. I ja pan często posługuje się takim, takim obrazem typowym. Ja pan, nie wiem, z Warszawy Pragi. Na przykład. Jest jakaś kamienica, w której mieszka sobie jakiś taki duży, bitny, silny pan Grześ, który lubi walić po głowach sąsiadów. I co ja robię, jak ja mam takiego sąsiada? Po pierwsze noszę w kieszeni coś twardego, na wszelki wypadek, a po drugie, jak widzę pana Grzesia, to z daleka wam witam, panie Grzesiu, co tam u pana słychać. Natomiast e, e, politycy polscy, tak, mający wyrażać dobro Polski, od długiego czasu zachowują się w ten sposób, że jak widzą tylko cień pana Grzesia, to wrzeszczą ten łajdak, ten skurczybyk, ten i tak dalej, i tak dalej. I niezależnie od tego, czy oni mówią prawdę, czy nie, to się w ten sposób nie postępuje, jeżeli się szuka pokoju. 2008 rok A 2000 rok Czeczenia, 2008 ale, rok Gruzja, ale, oczywiste, 2014, ale oczywiste, że rok mamy Krym. do czynienia z panem Grzesiem, który się lubi rozbijać. I, i, natomiast, i chcę natomiast Pan mu mówić, czy... ubiegłego mówić. Dopiero wiosną ubiegłego roku. Podjęta została bardzo słuszna decyzja, bardzo popieram, dwiema rękami: zwielokrotnienia stanu polskiej armii i yy, yy, zwiększenia polskiego uzbrojenia. Czy to zostanie zrealizowane, czy nie, czy będziemy mieli czas na realizację tego, to jest osobna kwestia. Pan zapewne pamięta, że Polska się bardzo intensywnie przygotowywała do starcia z Niemcami. A wrzesień 1939 roku zastał nas mniej więcej w, przy, przy 35% proces, e, procentach realizacji planu naszy, naszego zbrojenia. Zobaczymy, jak przebiegnie. Natomiast ja patrzę jeszcze z zupełnie innego punktu widzenia na wszystkie te procesy. Mianowicie, które narody będą bezpieczne? Narody będą bezpieczne wtedy, kiedy one będą odwoływały się do Pana Boga. Choćby na poziomie prawa naturalnego. Gdzie jest realizowane prawo naturalne w Polsce, jeżeli nie potrafimy skutecznie chronić życia dzieci poczętych? Gdzie jest realizowane prawo naturalne na Ukrainie, jeżeli tam nie potrafią chronić życia dzieci poczętych w zagłębie surrogacji surogacji, w tym na części itd.? Gdzie jest realizowane prawo naturalne w Rosji? Gdzie jest realizowane prawo naturalne w Stanach Zjednoczonych? Przecież to wszystko są procesy pokazujące, że ludzie odchodzą nie tylko od Pana Boga, bo to już kwestia, powiedzmy, wiary, ale od prawdy o naturze człowieka, od praw, które z niej wynikają. To skąd Pan ma potem brać pokój? Czyli w przededniu wielkiej apok apokalipsy jesteśmy. Tego nie wiem, ale bym się nie zdziwił. Tego? Nie wiem, ja nie jestem prorokiem, natomiast liczę się z tym, że intencją Bożą, który, Boga, który stwarzał świat i nas, było danie nam przestrzeni dokonania wyboru za Bogiem, wolnego wyboru za Bogiem, okazania mu w ten sposób swojej wdzięczności i miłości, jeżeli patrzę, że systemy polityczne są tak kształtowane w sposób antyboży, antyludzki, że mnożą potem to jak długo Pan Bóg będzie patrzył na mnożenie się potem Ale to systemy polityczne mają decydować o tym, jak wolna wola człowieka jest reprezentowana, czy wierzy, czy nie, nie wierzy, nie, nie. jak Wolna wola je? człowieka jest manipulowana. Przecież nie powie mi Pan, że to ludzie manipulowali sami sobą w warunkach manipulacji covidowych, prawda? To były zarządzenia międzynarodowe, którym rządy się podporządkowywały. Siedział tu, gdzie pan siedzi, jeden pan reprezentant, reprezentant bardzo ważnego polityka, który przyszedł żeby mi tam coś proponować. I jedno z pierwszych pytań, które mu zadałem, było: kiedy koniec z tymi wykupami z tożsamością tą A On: mówi, no co, pan chce, żeby nas obalili? No taka jest stan świadomości polityków rządowych. Światowych. Ale w tym wypadku nie światowy polityk, tylko Polski ze mną rozmawiał. Reprezentant ważnego polityka w polskim rządzie. Więc nie ulega wątpliwości, że jeżeli nawet tego typu zjawiska w świecie powstają, ja się zgadzam, to, no, ale mają swoje przełożenie w Warszawie i to jest nieszczęście. Wymienił Pan takich kilka cech, które nazwał Pan tworzeniem nowego komunistycznego ładu? Nie nazwał Pan tak, ale kierunek komunistyczny. No zdecydowanie. No, na przykład takimi punktami globalnymi tak jakby była ta teoria zrównoważonego rozwoju realizowana najpierw w Kairze w 1994, w Pekinie w 1995, w Rio de Janeiro w 1996, proszę przyjrzeć się to, bo auspicjami ONZ-u są schematy realizowane. To są rzeczy tak oczywiste dla człowieka, który się wychował w komunizmie, który się tego uczył, analizował. Ale wiemy, że cokolwiek, jeżeli jest jakiś pomysł polityczny, jakikolwiek, to jest w czyimś interesie, to w czyim to jest interesie? Myślę, że interesy pierwsze to są interesy globalnych koncernów, głównie finansowych, bo one są najważniejsze organizatorów światowego handlu. I, i po co e, ten. związanych z Zachodem. Drugie to są konkurencyjne interesy chińskie. E, jeżeli procesy rozwoju gospodarczego będą trwały e, tak, jak tr w ciągu takim, jakim trwają dzisiaj za 10-15 lat. Chiny drobnym truchtem minął Amerykę. Ameryka zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ja rozumiem, że z tego punktu widzenia no dobrze, Ameryka ale... wolałaby, żeby Polska była po jej stronie, więc ja mówię dobrze. Tylko nie montujcie nas w bijatykę, jeżeli potem nas zostawicie, bo jeżeli Ameryka będzie miała dostać pomoc rosyjską przeciwko Chinom, to zapłaci im Ukrainą i czymkolwiek będzie obok. No? Ja mówię, że to są ludzie, to są narody, które już miały praktykę zdradzania Polski i to na rzecz Moskwy. Przecież w 1945 roku Stalin i jego armie wchodziły tu dlatego, że po kolei w Teheranie, w Jałcie, w Podżdanii no byliśmy zdradzeni. Dobrze, a czy tym samym powinniśmy się Ukraińcom odpłacić? Czy, my, czy Polska powinna Ukrainie pomagać? Powinni, czy Polska ja, powinna. Ja wiem, to jest trochę inny ale, poziom. ale dyw, Dywersyfikujmy to. Ale czy Polska powinna pomagać Ukrainie? Czy w interesie Polski jest zwycięstwo Ukrainy? Myślę, że w interesie Polski jest to, żeby Rosja nie wygrała. Natomiast jedna jest rzecz, w której Ukrainie pomagamy, i to spontanicznie i powinniśmy pomagać bezwzględnie, to jest pomoc uchodźcom. Wojennym, no bo rzeczywiście to są ludzie w stanie nieszczęścia. Natomiast, już zakres tej pomocy, sposoby tej pomocy, panowanie nad tą przestrzenią ogromnego ruchu ludności, która nie jest zorganizowana w charakterze obywateli polskich, to to już są poważne problemy i tu byłoby o czym podyskutować. A, a czy nie jest tak, że ta pomoc amerykańska, określił panią, dlaczego Ameryka pomaga, ale to już o tym nie dyskutujmy, ale ta pomoc amerykańska jest w interesie Polski i polskiej racji stanu. Obecność amerykańska w Europie Środkowej i tak, nie jestem przekonany, że systematyczne od lat dążenie do generacji wygenerowania tego konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą jest w naszym interesie. I na pewno nie jest w naszym interesie, żebyśmy byli najbardziej aktywnym czynnikiem, który występuje na zewnątrz rzekomo jako inspirator Amerykanów. No bez przesady, to raczej jest dokładnie odwrotnie. Towarzysze amerykańskim i towarzyszą polskim, może byście, towarzysze, zrobili inicjatywę kolejną. Ale może być tak, że jest to w interesie Polski. Tak sobie wyobrażają e, dzisiejsi główni politycy polskiego rządu, a skończy się tym, że jeżeli ten konflikt przyniesie się do nas, to oni będą uciekali w pierwszej kolejności, a naród zostanie w miejscu, w którym jest i będzie przyjmował ciężar tego typu polityki. To może dzięki temu, że jest tak jak jest, jest ta pomoc, ten konflikt nie przeniesie no tak, się do ale Polski ta wtedy. Ta pomoc realna dla i Ukrainy i wtedy powiedzą wygraliśmy wojnę. Pogra Poma no dobrze, dobrze, niech powiedzą. Nie zauważają tylko tego, o czym wspomniałem chwilę wcześniej. Że parcjalizowanie Rosji, o czym oni tutaj w Warszawie mówili, nie jest w interesie Ameryki z powodu sytuacji konfliktu amerykańskiego-chińskiego. W związku z tym wygadywanie tego typu andronów kompromituje ich jako analityków politycznych. Kogo? No tych, którzy mówią o parcjalizowaniu Rosji. Ameryka nie jest tym zainteresowana. Ameryka jest zainteresowana w tym, żeby Rosja grzęzła tutaj w konflikcie, i żeby dzięki temu konfliktowi po pierwsze podlegała przy różnym presjom, a w którymś momencie oddadzą im pole tutaj, znaczy Rosji, jeżeli będą mieli bezpośrednie potrzeby w obszarze Pacyfiku. Powiedział pan o relacji między wielkim kapitałem a chińskimi komunistami? Czy ja coś. A istnieją elementy wielkiego kapitału. Zachodniego, amerykańskiego czy międzynarodowego, które są tak jakby od dawna wyraźnie oddelegowane do kooperacji z Chinami, że wspomnę na, na polu elektroniki, na przykład, czy internetu, i tak dalej. Wracam do pytania, kto pana zdaniem, jest konstruktorem tego systemu, który nam grozi, czy który powoduje. Myślę, że myślę, że konstruktorami tego systemu. A są przede wszystkim wielkie koncerny, dlatego że system zarządzania wielkich koncernów, niezwykle sprawny doraźnie w osiąganiu zysków, zdobywaniu rynków, jest potem odwzorowany jako przez ludzi przez nich sponsorowanych jako najbardziej odpowiadający ich potrzebom. Na pewno pamięta pan takiego, Andrija Bieriezowskiego, angielskiego, rosyjskiego oligarchę, który uciekł do Wielkiej Brytanii, dziś już nieżyjącego, który wsławił się takim stwierdzeniem, że w dzisiejszym świecie kapitał wynajmuje władze polityczne, forma wynajmu nazywa się wybory. Krótko potem, w czasie kolejnych uzupełniających wyborów do kongresu Stanów Zjednoczonych, gazeta po, po tych wyborach skomentowała, że wielkie koncerny uzyskały dokładnie taki wynik wyborów, za jaki zapłaciły. No tak się toczy polityka w krajach zachodu. W Polsce działają mechanizmy analogiczne, tyle że Polska nie ma sił własnych, polskich na tyle głęboko zakorzenionych, by mogły samodzielnie o tym decydować. Są siły oparte o Amerykę, są siły oparte o Niemcy i, I to tak, są te główne, które decydują. I tak pan patrzy na te wybory? Ale oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak. W ten sposób patrzę nie od dziś, tylko w ten sposób patrzę od, od, od lat, od, czasach, od czasu, kiedy mówiłem w, w stosunku do Unii Europejskiej nie, w stosunku do NATO nie. Dzisiaj rozumiem, że bardzo wielu ludzi uważa, że wtedy zbłądziłem. Poczekajmy jeszcze rok, dwa, trzy i zobaczymy, czy dalej będą uważali, że zbłądziłem. A w którym momencie pan pomyśla o tym, o tej konstrukcji, by Postkomunistycznej, która się rodzi? No wie pan, jeżeli wziąłem do ręki e, e, książkę pana Klausa Schwaba, albo dokumenty, które. Czyli są... to już były lata 2000 to jeszcze nie, nie były lata 90. A, lata, e, nie. Czy... E, Jeśli chodzi o, o systemie komunistycznym, e, to e, od e, lat 90., od połowy lat 90. było widać, że neomarksizm przybiera nową formę, taką ekologistyczną. Pod wysokimi auspicjami Narodów Zjednoczonych. W tej chwili postęp technologiczny powoduje. Odyseja wyborcza. Pamięta Pan rządy Akcji Wyborczej Solidarności i Unii Wolności na początku, a potem same rządy premiera Buska? Pamiętam. Ostatnie wydarzenia, prywatyzacja Stoenów w Warszawie? Bywały takie zjawiska. I, I jak je pan wspomina? Po prostu pamiętam taką rozmowę. Chyba ona miała miejsce przy okazji jakichś targów w Kielcach, targów zbrojeniowych. Z grona biznesmenów wstał. Jakiś pan i zapytał pana premiera, czy prywatyzacja to będzie przez zaniżenie wartości? Czy tam. A pan premier zbaraniał i zaczął z nim dyskutować zamiast wyprosić jego mościa. No jest wszystko jasne. Ale to dla mnie nie. Widzi pan, dla mnie jest oczywiste, że od wielu, wielu lat. Właściwie od 1989 roku w Polsce są stabilizowane przy władzy te środowiska polityczne, które są potrzebne różnym ważnym stolicom świata. No więc Najczęściej albo Niemcom, albo Amerykanom. To są przynajmniej te główne. Oczywiście Moskwa miała tu swoje wpływy, choć dzisiaj w regresie z wiadomych powodów. No, tak się składa, że jesteśmy krajem stosunkowo niedużym, stosunkowo dość mocno zdestabilizowanym i w związku z tym łatwo instalować nam tego typu rozwiązania. Ale wtedy, między 1997 rokiem a 2001 był pan w akcji wyborczej Solidarność i był pan współodpowiedzialny za to, co się tak, w Polsce dzieje. Pamiętam. Pamiętam taką rozmowę, kiedy szykowano dla mnie jakieś ważne stanowisko, rozumiem, po to, żebym zamknął usta. A ja podniosłem kwestię mm, obrony Polski, przed, tak z, polskiego majątku, przed tak zwaną prywatyzacją. Powiedziano mi, panie Janku, ta prywatyzacja będzie, czy my będziemy chcieli, czy nie. I jeżeli to ma być polska prywatyzacja, to musi być do naszych rąk, do moich. Do pańskich, powiedział mi ten człowiek, którego spotykałem często w kaplicy Sejmowej na Mrze Świętej. I po prostu no przyjąłem do wiadomości, że muszą być marginesem, jeżeli chcę zachować czyste sumienie i mówić prawdę. Potem przestałem być członkiem tego. Wiekopomnego klubu. Nie, to nie pamiętam w którym momencie, bo było tam kilkunastu osób. Wyrzucono nas. Wyrzucono nas w momencie, w którym sprzeciwiliśmy się podziałowi Polski na 12 województw. Krótko potem AWS z SLD wynegocjowało podział Polski na 16 województw. Został przeprowadzony. Najwyraźniej nie w liczbie była kwestia, tylko w tym. Aby posłowie robili posłusznie to, co im się nakazuje. Pamiętam też takie posiedzenie bardzo dużego prezydium klubu AWS, już nie pamiętam sprawy. I jeden z posłów, bardzo znana postać, znowu nie chcę przypisywać do osób, to jest pewne zjawisko, zaproponował, zróbmy dyscyplinę głosowania w tej sprawie, ażeby posłowie nie mieli problemów sumienia. No, bardzo mnie to zadziwiło. Problem, dyscyplina klubowa jako usuwanie problemów sumienia. To była Pana zdaniem, ta reforma samorządowa była najgorszą reformą rządu Buzka, czy były Tam jeszcze były gorsze? Tam kilka takich reform potężnych. A, a tacz, czemu? Bo Marian Krzaklewski, Solidarność, czemu on się zgadzał na te wszystkie reformy? Nie wiem. Trzeba pytać jego. A nie było dyskusji wtedy wewnątrz klubu cztery? Pamiętam dyskusje, w których Pan Marian Krzakleski mówił, co nie wierzycie mi? No i układ był taki, że mu wierzono. Później, kiedy AWS się przewracał, to już wtedy spoza AWS-u w ramach Ligi Polskich Rodzin brałem udział w tworzeniu alternatywy. Może nie była doskonała, ale była konieczna. Z Romanem Giertychem? On już był wtedy w tym układzie z Antonim Macierewiczem, z Zygmuntem Żodakiem. Słyszałem kiedyś rozmowę kilku ważnych ludzi, że powiedzieli: No tak, a wtedy przed Jasio i wszystko zdynamizował. Także mam świadomość, że w sposób istotny przyczyniłem się do sukcesu Ligi Polskich Rodzin, ale tam także byłem mniejszością. Jesteśmy między Radomiem a Kielcami, tak można powiedzieć. Na granicach Radomia, w pana domu e, rodzinnym, b, 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 rozmawiamy. W Kielcach będzie Roman Giertych startował. Jaka jest charakterystyka Romana Giertycha? Kim jest? Nie umiem powiedzieć. On się charakteryzuje sam swoimi wypowiedziami. Nie jest to dla mnie przyjaciel polityczny. No dobrze, oceńmy, popatrzmy czy, nie wiem czy potrafimy tak popatrzeć na te lata od 1991 roku do 2023 roku i spróbujmy wejść w tą historię. Nie wiem którymi drzwiami, którymi drzwiami chciałby pan wejść, żeby opowiedzieć tą historię tak jak ona była. Najbardziej nie chciałbym zajmować się ocenianiem innych ludzi. Oceniać mogę swoje działania, intencje, wysiłki, porażki. Natomiast nie bardzo potrafię, nie bardzo potrafię, czy może raczej nie chcę oceniać innych ludzi czy innych grup. No to nie oceniajmy ludźmi, tylko, ludzi, tylko procesy. Powiedzieliśmy słowo pana z przeciwie, przeciwko procesowi prywatyzacji w Polsce. No, przede wszystkim przeciwko procesowi Poddania Polski Unii Europejskiej. Wszystkie te złe rzeczy, które wtedy przestrzegałem, przed nimi się spełniły. Także sprzeciwie wobec wejścia Polski do NATO. To, co przestrzegałem, się spełniło, to, co można sprawdzać w stenogramach. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której mamy w Polsce dwie partie z nieznanych mi powodów nazywane prawicą i lewicą, a tak naprawdę to jest partia niemiecka i partia amerykańska. Brakuje mi w tym spektrum partii kierującej się myślą polską. Wiele tego typu elementów odkrywam na przykład w Konfederacji. W dopiero startującym zobaczymy, jak to się rozwinie. PJJ, czyli Polska jest jedna, pana Rafała Piecha. Ale to dopiero czas pokaże. Idzie ogromny kryzys na Polskę, na świat, na Europę i rzeczywistości, z którymi się spotkamy, będą zaskakujące, bolesne i bardzo głęboko zmieniające nasze to życie. Spróbujmy je ponazywać. No, pierwsza rzeczywistość to jest wojna, która dzieje się tuż za granicami polskim i która ma szansę rozlać się na świat, ponieważ tu globalne interesy wielkich potęg są zaangażowane. Drugie to jest wszystko to, co kryje się za działaniami światowego forum ekonomicznego, teraz G20, a wcześniej tam jakieś mniejsze G, mniejszej liczby G. Za pro, pomysłem wielkiego resetu, czyli w istocie za pomysłem wprowadzenia w świecie zachodu ideologii komunistycznej jako standardu pan, politycznego? Pan to widzi? No, a pan nie? Ale pan widzi? Powiedzmy, w jaki sposób standard komunistyczny. No więc jeżeli ktoś projektuje, że niepotrzebny jest pieniądz gotówkowy, nawet ten fiducjarny, ma być wyłącznie pieniądz elektroniczny, który każdy obrót podporządkuje kontroli. Jeżeli ktoś projektuje, że mają być stworzone warunki dla likwidacji indywidualnej przedsiębiorczości, że dzisiejsi przedsiębiorcy będą dalej wykonywali swoje zadania jako oddziały, przedsiębiorstw należących albo do administracji publicznych, albo do wielkich światowych korporacji. Jeżeli wprowadza się system identyfikacji elektronicznej pobytu i przemieszczania się ludzi, to stopniowe etapami idzie, to prowadzimy do systemu komunistycznego. Jeżeli ktoś rozważa o kredycie socjalnym rozumianym nie w ten sposób, że społeczeństwo tworzy pieniądz kredytowy, tylko w ten sposób, że Chiński, czyli że człowiek dostaje pewien kredyt zaufania od władz, jaki jest posłusznym obywatelem, to go obsłużą, czyli do niego będzie się odnosiło stwierdzenie, że jak nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy a wszyscy pozostali, będą stopniowo eliminowani, a środowiska światowe, które ten system chcą wprowadzać, przecież wprost i od dawna, od dziesięcioleci mówią o tym, że Ziemia jest przeludniona, opowiadają jakieś bzdury o śladzie węglowym, zabójczym, który każda istota pozostawia, jakby przechodząc przez planetę, więc trzeba te istoty, rozumiem, taki jest wniosek polityczny, zmniejszyć ich liczbę. No kogo? Jakimi metodami? No takimi metodami, jak na przykład przy COVIDzie, który był no, zupełnie nieprawdopodobną manipulacją na systemie sterowania społecznego, politycznego, bardzo wygodną dla niektórych grup politycznych, a po prostu konieczną z lęku, ze strachu dla innych przyjmowaną. Szkodliwą w stopniu, w stopniu najwyższym. Jeżeli do tego dodamy, że Polska, nie tylko Polska, inne kraje są wpuszczane w systemy zupełnie nieprawdopodobnego zadłużenia, te wszystkie yy, inflacje i tak dalej. Jeżeli, jeżeli do tego słyszymy, że mamy do czynienia z COVID-flacją i putinflacją, ja od razu zawsze prostuję: nie mamy do czynienia z COVID-flacją, tylko z lockdown-flacją, czyli wprowadzono nieadekwatne, niepotrzebne rozwiązania, które zaowocowały, Ogromnymi stratami gospodarczymi. I nie Putin zrobił y, 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 inflację, tylko autorzy sankcji. Oczywiście Ameryka sobie poradzi, natomiast yy...